Piątek 9 lutego na terenie gminy Pawłowice i Strumienia odbył się strajk rolników. Organizatorzy chcieli w ten sposób zwrócić uwagę na trudną sytuację w sektorze rolniczym, zwłaszcza w kontekście wymagań, które narzuca Unia Europejska. Tutaj dzisiaj biorą udział rolnicy, można powiedzieć, z kilku powiatów, bo wstępnie była mowa o powiacie cieszyńskim, pszczyńskim, ale widzę, że tutaj są również spod Mikołowa, z bielskiego powiatu, z Jastrzębia. A przebieg jest przewidywany tak, że teraz była tutaj odprawa i pojedziemy w stronę Ochab. Tam na skrzyżowaniu się nawrócą i pojadą z powrotem tutaj do Pawłowic i koniec protestu. Znaczy to jest dzisiaj w całej Polsce, ale ogólnie te protesty są w całej Europie i one są związane z tym, że rolnicy nie zgadzają się z założeniami Zielonego Ładu oraz z niekontrolowanym importem produktów rolnych z Ukrainy. No i teraz się wybory zbliżają do Europarlamentu. Dokładnie. Czy liczycie, że takie... Mamy nadzieję, że dzięki temu uda się wywrzeć jakąś presję na Parlamencie Europejskim, bo to jest jedyna szansa, żeby coś zmienić, bo inaczej to rolnictwo w Europie zaniknie. Starają się, aczkolwiek, no wiadomo, to jest hierarchia i niestety, ale oni sami nie zrobią nic, dopóki w Brukseli się nie ugną. A te założenia Zielonego Ładu, no niestety, ale czynią nas niekonkurencyjnymi wobec produktów, które są sprowadzane do Europy z terenów, które nie muszą tych wymagań spełniać. Dlaczego? Dlaczego ten Zielony Ład właśnie, jak on uderza? Dlaczego te produkty nie są konkurencyjne? No bo to podnosi koszty produkcji. My mamy wyłączone całą masę środków ochrony roślin, które na przykład na Ukrainie stosują, a u nas już 20 lat nie wolno stosować. To co prawda nie jest związane jeszcze z Zielonym Ładem, ale na przykład ugorowanie, wyłączenie 4% powierzchni gospodarstwa z produkcji. Utrzymać trzeba, ale już nic nie przynosi zysku. To tak jakby pan miał firmę transportową, 100 samochodów i 4 samochody stoją na parkingu nieużywane, a opłacać je trzeba. Następnie na przykład konieczność utrzymania 80% powierzchni gruntów pod osłoną roślinną na czas zimy, to przynajmniej w naszym tutaj rejonie, gdzie są gleby ciężkie, konieczność orki później wiosennej zmniejszy plony i podwyższy koszty, bo tę glebę trudniej doprawić. Jak ona jest przemarznięta przez zimę, to ona się na wiosnę przysłowiowymi grabiami można zagarnąć i się uprawi, a tak to potem jest trudno. Dodatkowo pozbywamy się wody, bo orka, uprawa powoduje to, że ta gleba, ta woda z tej gleby w tej warstwie ornej będzie odparowana. Co znowu spowoduje utrudnione wschody roślin i zmniejszone plony. Osobiście, no ja jestem producentem pszenicy, jęczmienia, rzepaku i buraków cukrowych. I na dzień dzisiejszy patrząc na to, te ceny spadły drastycznie, a koszty już nie. Koszty ciągle rosną. Ceny spadły przez import niekontrolowany. Przez import. No bo to jest tak, jak popyt się nie zwiększył, ale podaż się zwiększyła, a ostatecznie konsument nie wie, czy je polskie, czy ukraińskie. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego x.pl Marta Szymik.